Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, то лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все, он. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли. Закончим позже. Двигай, двигай. Sytuacja się mocno pokomplikowała. Глянь, он даже ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Kałasznika pożyczę. No cóż. Łatwo nie będzie. Ой. Трохи ще розшалели. І нам витримує. О, в морде. Витримали сьогодні, як не вім. Латво не буде. Nie wiem, czy chcę dalej jego kałasznika. To już rewolwer był, robił lepszą robotę. Chyba, że wezmę zamiast tego, ale... Ups. Rewolwer lepszy. Ну что делать? Сучара! Але дивнее падал, честно говоря. Добрый хедшот и по справе. Э? В него даже не стреляли, а ничего. Co jest? Już tak sami umierają? To wygląda dziwnie, szczerze mówiąc.
Okej, okay, mam już trochę tych akcesorii, przydałoby się jakoś ich użyć. Okej, spróbuj pomóc Bourbonowi. Tak, ja na pewno spróbuję, tylko teraz tak. Pocisku do rewolwera, no już nie mam dużo. Teraz jak mam zmienić sobie... A, jeszcze tam spróbują mnie znaleźć. Jak mam sobie zmienić broń? Dodatkową. Nie bardzo jest to pokazane. Menu broni? Nie mam nic takiego. Widać, na tym poziomie trudności też jest wyłączone. Wiem tylko, że mam dodatkową broń pod C. Ale to mi dużo nie mówi, praktycznie nic. Po prostu ją mam i tyle. A jak ją mam zmienić? No nic, będziemy się potem bawić. Zobaczmy dzienniki. Trzeci wpis. Rany. Tak się cieszę, że widzę tu jeszcze jedną żywą duszę. Nawet jeśli jest nią Bourbon. I zdaje się, że jego też ucieszył mój widok. A żadni z nas przyjaciela. Tylko przypadkiem udajemy się w jedną stronę. Tutaj, na powierzchni. Nie ma innego wyjścia. Ludzie muszą trzymać się razem i na sobie polegać. Bo wszystko inne tutaj jest... wrogie, śmiertelnie niebezpieczne, obce. Wpis pierwszy do Sucharewskiej. Czy w całym metrze znajdzie się choćby jeden lichwiarz, u którego Bourbon nie ma długu? I jeden gangster, któremu nie podpadł? Do diabła, ten gość pogrywa sobie ze wszystkimi. Ale tym razem najwyraźniej dobra pasca go opuściła. Nie obchodzi mnie ten typ, przynajmniej nie powinien. A jednak z jakiegoś powodu nie umiem go zostawić tak po prostu. Mój ojczym, Suchy, tak mi kiedyś powiedział. Jak raz kogoś uratujesz, będziesz to musiał robić już do końca. To dziwne poczucie odpowiedzialności za kogoś, kogo wydarło się ze śmierci. Taki ktoś staje się częścią ciebie. Dlatego on sam mną się zajął, gdy zginęła moja matka. I chyba dlatego ja nie umiem teraz zostawić Bourbona. Czy to dobrze, czy to źle, po prostu trzeba mu pomóc. Szukają mnie. Nie rozumiem. Ała! Jest tu też jakaś pułapka? Właśnie nie rozumiem, jakim cudem ja ich wszystkich zabiłem? To aż śmiesznie wygląda tak naprawdę. Naprawdę to aż śmiesznie wygląda. Kałach też daje radę, jak trafię głowę. Kałasznik też daje radę, jak trafię głowę. Tutaj też mogę bez liku sobie latać. Nie będzie żadnego problemu. Bo przynajmniej tutaj mam powietrze nadające się do oddychania.
No noże to już mam za dużo. To chyba ogólnie byli wszyscy. Tyle jakaś muzyka. Nawet jak coś jest niepodświetlane, to ja biorę, bo po prostu tu wszystko może się przydać. Teoretycznie tutaj gdzieś powinienem dalej iść. A to jest dziwne. Ja mam chyba jakiegoś buga, bo jak za każdym razem jak wymierzam z Kałacha, to oni nagle dostają chyba jakimś moim nożem i ja nie rozumiem, jak to działa. Mam wrażenie, że to jakiś bug. Niech se krzyczą. Dalej nie ogarniam, jak wymienić sobie te granaty na noże. Naprawdę nie mam pojęcia, który to przycisk byłby od tego odpowiedzialny. A znowu się uleczyłem przypadkiem. Chyba już wiedzą, że tu jestem. Najwyższa pora zresztą. Człowiek. Człowiek, człowiek. Człowiek. Wytrzymały ten człowiek. Oła! Tutaj mnie ładnie załatwił. Muszę się dowiedzieć, jak zmieniać. Naprawdę, chciałbym bardzo zmienić, ale coś tu nie gra. Nie mam pojęcia totalnie, jak to się robi. Bourbon! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, безбашенный перец. Идиот, вот он кто. Думал выпить с нашим хозяином всю ночь. Но оно, может, так и было бы, если бы хозяин был прежний. Это точно. У нового-то шефа к Бурбону столько вопросов, что хоть иголки под ногти втыкай. Думаю, до утра... Шухи! Пацаны, шухи! Пацаны, у него...
чувака, которого они сейчас поймали? Нет. А кто это? Бурбон! Да, хорош, что правда? А ну-ка. Крыса, сука. Не, походу, блюд. Надо, походу, завязывать с буквы. Эх, сейчас бы центряков каких. Хотя, что там центряков? Да не уборщик. Чё за... Teraz nic nie mówię, bo się w sumie skupiam troszeczkę, jak podejść do tych przeciwników. Tu widzę jakiś labirynt skrzynek, dzięki którym można byłoby mniej więcej bezszelestnie się przedostać. Przejścia nie ma, dobrze, bo tam zaświeciła się latarka. Zauważyłem. Okej. Ślepy zaułek. Ślepy zaułek. Tu jest moje wyjście. Jak ty Arcią rzucasz naprawdę? Чё вообще? А ты что не был слышал? Точнятно? Хрен тут какой-то. А, может мне видеть? Надо таки поглядеть тут. Тут свет. Да, мля. Ale wpadłem. Надо тут позырить чисто, а то хер его знает. Cholera. Nie mogę stąd wyjść. Nieważne. Rozumiem, że zauważył. O! Co mnie zabiło? Widział człowieka, którego oni teraz pojmali. Ciężko będzie przejść. Widział człowieka, którego oni teraz pojmali. Nie, a kto to? Бурбон! Да ладно, хорош, что, правда? Ну, все, Шухер, пацаны! Не о то мне ходило. Граната, бля! Тяжко тебе жуца, тими ножами, тяжко.
trochę głupie, że jeden rzut wystarczy i ich zabijam. Ale widać, tak musi być. Nie mam raczej achievementa, że muszę całą drogę robić bezproblemowo. I bez hałasu. A, nie mam już więcej noży. No i to chyba byli wszyscy. Także poparciło mi się po raz kolejny. Trochę, no, słabo to zrobiłem. Moje podejście wcześniej, te takie ultra, takie silence było lepsze, na pewno. No ale co poradzić. Na pewno da się jakoś wejść na te ich góry, ale nie wiem jeszcze jak. Ech, te noże są wszędzie po prostu. A ile ammo? Kurde. A się tak się zastanawiam, bo czytałem opinie z różnych forów na temat tej gry, że ludzie jak już załączyli ten tak zwany stalker trudny lub inny, lub po prostu poziom trudności stalker, to zaczęli marudzić, że ta gra jest bardzo trudna. I chcieli koniecznie zmniejszyć poziom trudności. Ja się tak zastanawiam, na czym polega ta trudność w tej grze? Bo wbrew pozorom, no SI w tej grze, tak zwane AI, nie jest najwyższych lotów, umówmy się. Reagują jak reagują. Co, w tym chyba nikt się nie będzie zresztą kłócił. Jeśli ma być trudność, to właśnie podczas strzelania. A ta gra troszeczkę chyba jednak mimo wszystko preferuje strzelanie takie, jakby to ująć. Po cichu, zwyczajnie po cichu, że podkradasz się do przeciwnika od tyłu, robisz mu ciche zabójstwo, coś w ten deseń, bo na otwartej przestrzeni, gdy się strzela, to faktycznie może być problem. Ale Stalker chyba nie był tworzony pod to, żeby to była jakaś krwawa jatka. Że po prostu rozwala się wszystko, co popadnie. Tylko ten Metro było tak tworzone, że w końcu tutaj chodzi o przetrwanie, tak? Tutaj masz przeżyć, musisz korzystać ze wszystkich sposobów na to, żeby przeżyć. No i teraz spadłem w tak głupią pułapkę, że muszę wszystko od początku. Prykień, widział człowieka, którego oni teraz pojmali. Ciekawie nie jeden fakt, że wystarczy, że ja siedzę w takim ciemnym pomieszczeniu, w ciemnej komórce, ludzie mnie nie widzą. Trochę to głupie, moim zdaniem. No ale okej, już nie będziemy się pod to rozkręcać temat. Od razu wiedzą. Jak? Wybuch aż taki mocny jest? Niemożliwe. Tam oczywiście jest pułapka, w którą już padłem chyba ze 2-3 razy. Tym razem się nabrać nie dam. Ale widać, że spadł z wysokości. On ma bardzo fajnego shotguna, właśnie nie wiem, czy nie wolałbym właśnie tego shotguna z tego kołacha, zwłaszcza jak już z podkorkami będę się bił, a zresztą. To jest lepsza broń moim zdaniem pod takie rzeczy. Będzie bardziej praktyczna. Okej, okay. Chodźmy dalej. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Гонокон? Артём! Чё за... Чему не стрелял одразу?
Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Nie, nie chcę podzielić. Niestety los Bourbona, chociaż bardzo ze sobą współpracowaliśmy. Wpis drugi. Tacy ludzie jak Bourbon chyba rodzą się już z pętlą na szyi. Przez całe życie kroczą po krawędzi, ryzykując wszystkim każdego dnia. I wydaje im się, że mogą tak bez końca. Ale nie da się oszukać śmierci. Jeśli przywykniesz do spacerów z krajem przepaści, pewnego dnia polecisz. Dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Chcę sam z siebie przekonać, że nie jestem winny jego śmierci? Że to musiało nastąpić prędzej czy później, bo sam dokonywał takich, a nie innych wyborów? Nie. Tym gadaniem chcę zagłuszyć cichy, irytujący głos w mojej głowie, który uparcie mi wyrzuca, że mogłem coś zrobić. Mogłem jakoś zmienić jego życie. W końcu nie był z niego taki zły człowiek. To nigdy nie jest nasza wina. To otoczenie. I kim w ogóle jest Han, żeby go osądzać? Jestem ciekaw, czy mogę to otworzyć. Nie. Za szybko to tego raczej nie wyważą. Что ж, мудрое решение.